Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś Timbark Deli and Fruits. Pojawił się kolejny nowy produkt. W tubce już nie tak dawno były antybatony, teraz czas na Timbark Deli and Fruits. Z tego co przeczytałem, to po prostu mus owocowy, tyle że po raz kolejny z jakimiś takimi właśnie dziwnymi dodatkami, żeby to była namiastka takiego na przykład drugiego śniadania, więc stąd takie różne połączenia. Jest tutaj i ciastko, oprócz tego są wiórki kokosowe. Ten trzeci jest dodatkiem chia, więc okaże się, co z tego wyszło, jak to w ogóle będzie smakowało. Na początek pierwszy ze smaków, Timbark Deli and Fruits. Ciastko, wiśnia, orzechy tygrysie i kakao. Bardzo dużo tych składników. No, czy to wpłynie na smak? Nie okaże. Mam nadzieję, że to chociaż wiśniami smakuje. Pierwszy plan to niestety smakuje jabłkami, ale podejrzewam, że najwięcej dodano tutaj musu jabłkowego. Dlatego zajeżdża mi to bananem. Gdzieś tam daleko, daleko, minimalnie tą wiśnią. Gdzie to ciastko jest? Nie wiem. Orzechy tygrysie pewnie zmielone, nawet nie wiem, jak to smakuje w ogóle. Kakao pewnie jest. Nie wiem w ogóle, jaki to ma kolor nawet, może by tak... No, kolor jest nieciekawy, ale prawdopodobnie jakieś tutaj kakao dodano do tego. Nie jest to złe, ale spodziewałem się czegoś innego. Z tymi produktami niestety jest tak, z tymi tubkami, że one praktycznie smakują bardzo podobnie, bo tam jest zawsze banan i jabłko dodawane w największej ilości. No, a te inne dodatki mają tylko robić to, żeby to nie był jeden i ten sam produkt, więc różne firmy robią po prostu zabiegi, żeby jakoś sprzedać dobrze znany produkt w nowym opakowaniu i wydaje się, że w tej serii niestety też tak jest. Skład pierwszego produktu na początek przeciery z bananów 50%, no ja mówiłem przecież, i z jabłek 41,7, czyli dobrze wszystko odgadłem, tylko może w innej kolejności. Wiśni 5%, dalej kruszone herbatniki 1,5%, które składają się mąka orkiżowa pełnoziarnista, proszek bananowy, tłuszcz kokosowy, substancja spłukniająca, odegla sodu, czyli E5, inaczej soda oczyszczona. Dalej mąka z orzechów tygrysich 1,5%, kakao obniżonej zawartości tłuszczu 0,3% i aromat. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach, jest to mniej niż cała ta tubka, bo cała tubka to 170 gramów, w 100 gramach wartość energetyczna to 86 kalorii, tłuszcz 1,1 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4, węglowodany 17 g, w tym cukry 16 g, błonnik 1,5 g, białko 1 g i sól poniżej 0,01 g. Tak więc pierwszy smak wypada tak sobie, to jest raczej przecier bananowo-jabłkowy, a ta reszta gdzieś tam sobie zniknęła, więc to tylko ładnie wygląda na opakowaniu, a smakuje już dobrze znanym smakiem. Może z tymi kolejnymi będzie trochę lepiej. Drugi ze smaków to Timbark Deli and Fruits. Kokos, banan i wiórki kokosowe. No i chyba lepiej nie będzie, bo skoro tutaj już się nawet nie kryją, tylko piszą, że będzie banan, no to będzie smakowało bananem na 100%. A ten kokos i wiórki kokosowe, no to się okaże. No na stówę smakuje to bananem, wiórki kokosowe czuję i w teksturze, i w smaku. Jest ten kokos gdzieś po tym bananie wyczuwalnym, ale jednak bardzo słodki banan. I wydaje mi się, że tutaj też jest dodane jabłko, albo mam po prostu złudzenie po tym pierwszym, że to nie jest sam banan. To by było mdłe. Próbowano przegryźć ten smak jabłkiem. No ale banan, kokos, wiórki kokosowe są wyczuwalne, więc ten smak, jakby tak patrzeć z punktu widzenia smaku i tekstury, no to lepszy od tego pierwszego, bo wszystko, co tutaj z przodu wymieniono, jest wyczuwalne w smaku. Skład drugiego produktu na początek przecier z bananów 44% i z jabłek 36%, czyli jednak miałem rację. Sok jabłkowy z zagęszczonego soku jeszcze na dodatek tutaj jest. Napój kokosowy 5%, na który składa się ekstrakt z orzecha kokosowego i woda. Dalej wiórki kokosowe 2%, kaszka ryżowa 2%, aromat i witamina C. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach, po raz kolejny jest to mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 170 gramów, w 100 gramach wartość energetyczna to 93 kalorie, tłuszcz 2,4 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2 g, węglowodany 16 g, w tym cukry 14 g, błonnik 1,4 g, białko 0,9 g i sól poniżej 0,01 g. Drugi smak wypada trochę lepiej, ale nadal nie jest to jakiś wyjątkowy smak. Teraz w ustach czuję tylko bardzo zmulający banan i do tego jeszcze jabłko. Może trzeci smak uratuje honor, bo zawsze mówię, gdy jest produkt z dodatkiem mango, to zazwyczaj dobrze smakuje, więc może tak będzie z tym produktem. Trzeci ze smaków to Timbark Deli and Fruits, chia, mango i kokos. Może tutaj chociaż
To mango nie podda się bananom i jabłkom, które pewnie też tutaj dodano. No na szczęście jest mango. Wydaje mi się, że na pierwszy plan się wbija mango, ale jabłka i banany też czuję. Na pierwszy plan dochodzi to mango, więc okej. Coś chrupie, wydaje mi się, że to są te nasiona chia, czyli szałwi hiszpańskiej, to jest popularne już od wielu lat, dodatek do różnych jogurtów i tak dalej. Więc coś tutaj chrupie, to na chrupko jest tylko dodane, bo to smaku właściwie nie ma żadnego. Na pewno smakuje to mango. Dodatkowo smakuje to niestety bananami i jabłkami, no ale to już taki chyba zamiar był producenta, żeby do wszystkich dodać tą samą bazę i po prostu tylko zmieszać jakieś dwa owoce albo dwa dodatki, żeby po prostu wyszły z tego trzy różne smaki. Skład trzeciego produktu na początek przecier z jabłek 38% i bananów 33%. Do tego przecier z mango z zagęszczonego przecieru 20%, no to dlatego był wyczuwalny, bo tam było po 2-5%, a tutaj jest aż 20%, więc zrozumiałe dlaczego ten smak był dość intensywny. Dalej napój kokosowy 5%, na który składa się ekstrakt z orzecha kokosowego i woda, kaszka ryżowa 2%, sok jabłkowy z zagęszczonego soku, nasiona chia 0,5%, aromaty i witamina C. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą, 100 gramach, a z kolei jest to mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 170 gramów, 100 gramach wartość energetyczna to 84 kalorie, tłuszcz 1,4 grama, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,9, węglowodany 16 gramów, w tym cukry 14 gramów, błonnik 1,3 grama, białko 0,9 grama i sól poniżej 0,01 grama. Teraz czas na cenę tych produktów. Każda z tych tubek 170 gramów kosztowała w sieci Lidl 3,49. Nie wiem, że to jest wygórowana cena, bo te tubki są większe niż na przykład ten antypaton, który nie tak dawno kupowałem, więc wydaje mi się, że tym razem ta cena nie została specjalnie zawyżona. Jak podsumować te produkty? No właściwie wszystko powiedziałem w trakcie próbowania. To jest takie mydlenie oczu nowymi opakowaniami, nową serią. To są po prostu przeciery z jabłek i z bananów w głównej mierze. No i są jakieś dodatki, które mają właśnie odróżnić te trzy smaki, bo tak to wszystko smakowałoby dokładnie tak samo. Ten pierwszy smak może z lekka smakuje wiśnią, to ciastko gdzieś całkiem zniknęło. Orzechy, tygrysie, nie mam pojęcia jak powinny smakować, więc nie wiem. Dodane zostały, ale nie poprawiają wiele tutaj smaku. W tym drugim przypadku no nie kryto się, to ma być banan w głównej mierze z kokosem, z jurkami kokosowymi, tak rzeczywiście jest i rzeczywiście to tym smakuje, więc powiedzmy produkt zgodny z opisem z przodu opakowania. Ten trzeci smak na szczęście wypada najlepiej, bo mango rzeczywiście jest tutaj wyczuwalne, te nasiona chia też tutaj chrupią, dwa z trzech tych smaków są zgodne z opisem i rzeczywiście tymi smakami smakują, które tutaj podano, ale zagłębiając się bardziej w ten skład, no to trzeba stwierdzić, że po prostu jest to już dobrze już znany produkt, czyli mus z jabłek i z bananów. Ta baza występuje w wielu tego typu produktach, po prostu zmienia się tutaj dodatki, które mają poprawić atrakcyjność tego produktu i tak rzeczywiście jest. Kupując te produkty wydawało mi się, że kupuję coś wyjątkowego. Niestety po raz kolejny dałem się nabić w te tubki, no bo tylko jeden z tych smaków smakuje, można powiedzieć, unikatowo, choć też musy z mango już też są trochę oklepane, bo w wielu produktach to mango jest już dodawane, więc ten smak też już po części zaczyna być oklepany. Tak więc z nowości wyszła pseudonowość, czyli dobrze już znany od wielu lat produkt w nowym opakowaniu i z nieco poszerzonym składem. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.